Do pracy trafia grupa ludzi, która w zasadzie po części jest już robotami. To znaczy integralną częścią ich psychiki są urządzenia elektroniczne. To jest taka grupa ludzi, która uważa, że większym problemem jest to, gdyby ktoś palcem dotknął ich ekranu wyświetlacza w telefonie, niż ciała fizycznie. To jest też taka grupa ludzi, która ostatnie, co robi przed zaśnięciem, to patrzy na ekran wyświetlacza i pierwsze, co robi, kiedy się budzi, również patrzy na telefon, czy na przykład nic się nie stało. Już teraz 40% osób, które używają internetu, nigdy nie odpaliło stacjonarnego komputera. W związku z tym działy HR muszą zacząć na to reagować. Po pierwsze, mobilne platformy. Właściwie można powiedzieć, że albo w tym, albo w przyszłym roku większość osób, które korzysta z internetu, już nie będzie korzystało z platform stacjonarnych. Dlatego musimy się upewnić, czy wszystko, co robimy w ramach naszych rekrutacyjnych strategii, zarządzania talentami, albo w ogóle komunikacji wewnątrzfirmowej, dobrze się skaluje na platformy mobilne. Platforma mobilna staje się podstawową platformą do konsumpcji internetu. Po drugie, wszelkiego rodzaju rekrutacje, znowu zarządzanie talentami albo asesmenty, to wszystko może być robione za pomocą wideokonferencji i będzie tak robione. Powstają narzędzia, które będą pozwalały oceniać uczestników zdalnie, bez marnowania ich czasu na dojazdy, bez marnowania czasu i pieniędzy na trudne zadania. Tam będzie można również wykonywać zadania w czasie rzeczywistym, dlatego to jest takie istotne. Najważniejszą rzeczą, która w związku z tym wszystkim i z nowymi technologiami trafia do głów i do zadań osób w HR-ze, jest teraz to, że strasznie przybyło informacji, którymi ludzie się wymieniają. To znaczy my mamy tyle sposobów, żeby komunikować się z innymi ludźmi, że to już nie jest tak jak kiedyś, że ludzie na nas wysyłają parę maili, ale to są i maile, i tweety, i telefony, i znowu maile, i tweety, i telefony, że już w zasadzie nie ma kiedy tego ogarnąć. I jednym z naszych podstawowych problemów jest to, jako działu HR, żeby zarządzać również przepływem informacji w firmie, żeby to wszystko, co się dzieje, było w higienie osobistej dla ludzi, którzy tego używają. Żeby nie było tych informacji za dużo i żeby jeżeli pojawia się na przykład w dziale IT, wśród miłośników nowinek, to żeby dokupić nowy telefon albo nowy komunikator wewnątrzfirmowy, to naszym zadaniem jako działu HR jest zwrócić uwagę na przykład na to, że już jest za dużo metod na wymienianie się informacjami i nie ma kiedy pracować. To być wyrzucenie kubka.